Jestem autentycznym świadkiem i pamiętam tę scenę. Pierwsze strzały oddała kobieta. Oddała 7 strzałów z pistoletu i od razu kładli się ludzie na ulicy. To był straszny bunt, proszę Panią, to był straszny gniew. Jak można do bezbronnych ludzi, proszę Panią, strzelać? Wzięliśmy z garażu UB samochód osobowy Warszawa i pojechaliśmy na blisko do Brody. Po przybliżeniu Brody zatrzymaliśmy samochód przy szpitalu na ulicy Poznańskiej i tam kto pochodził, broń zabierał i dostał amunicję i szedł do walki. Jak tutaj zaczęli strzelać, ludzie obalili tramwaj i zrobili z niego barikadę. Szła kobieta, miała szydeło, czerwony sztandar, cała była spełniona krwią. Szła kobieta, tramwaja w tym motorze. Miała szydeło, czerwony sztandar, cała była spełniona krwią. I na platformie byli ułożeni ludzie ranni. To był makabryczny widok. Krew po prostu ściekała bokami.